Dobry wieczór. W dzisiejszej liberalnej niedzieli powiem o konieczności przywrócenia kary śmierci oraz o skandalu związanym z działalnością Rzecznika Praw Obywatelskich, który postawił siebie w roli Rzecznika Praw Morderców. Całą Polską wstrząsnęła niedawno straszliwa zbrodnia. 22-letni zwyrodnialec zamordował z zimną krwią 10-letnią dziewczynkę po to, by sobie taki podobno miał cel ułożyć relacje z matką zamordowanego dziecka. Poczucie sprawiedliwości mówi jasno. Ten człowiek powinien trafić na krzesło elektryczne albo szubienicę. To jedyna sprawiedliwa kara. Każda inna oznacza, że sprawca, że morderca, zbrodniarz, zwyrodnialec ma większe prawa niż ofiara, niż jego ofiara, niż to zamordowane dziecko. Kara śmierci stała się z niezrozumiałych powodów czymś traktowanym w Europie za niehumanitarne. To coś niehumanitarnego, przestarzałego. Tymczasem, jaka inna może być sprawiedliwa kara za zabicie kogoś z premedytacją? Każda inna kara oznacza, że morderca ma przewagę nad swoją ofiarą. Jego ofiara nie żyje, a on będzie żył. To jest elementarne poczucie sprawiedliwości. Czy można powiedzieć, że zakaz kary śmierci jest liberalny? Absolutnie nie. Liberalizm ogranicza zakres działania państwa, ale ogranicza go właśnie do ochrony praw i bezpieczeństwa jednostki. A więc przeciwdziałanie przestępstwom, zwłaszcza tak brutalnym jak morderstwo, jest uprawnionym właśnie z liberalnego punktu widzenia przedmiotem działania państwa. Jeśli państwo zaniedbuje ten obowiązek dotyczący prewencji, ale dotyczący także karania za popełnione zbrodnie, to zaniedbuje właśnie ten zasadniczy element, do czego jest potrzebny, ten zasadniczy cel, do którego jest ono potrzebne, do zapewnienia bezpieczeństwa i wymiaru sprawiedliwości. Nie będzie sprawiedliwości, jeśli morderca za morderstwo nie będzie odpowiadał swoim życiem. Więc właśnie brak kary śmierci w kodeksie karnym jest antyliberalny. Jest stawianiem mordercy w uprzywilejowanej pozycji do swojej ofiary. Dlatego należy skończyć z polityczną poprawnością i jak najszybciej przywrócić do polskiego kodeksu karnego karę śmierci za morderstwo. To nie oznacza, że w każdym wypadku ta kara musi być wymierzana. Zawsze w wypadku przestępstw ocenia się istnienie okoliczności łagodzących i tak dalej. Trudno mówić o okoliczności łagodzącej wobec morderstwa, ale wiele takich okoliczności przy różnych, także brutalnych zbrodniach czasami sądy znajdują. Natomiast w sytuacji braku tychże okoliczności łagodzących taka kara powinna być wymierzana. W wypadku morderstwa z premedytacją, a z czymś takim mamy do czynienia właśnie w wypadku tego zwyrodnialca, który zamordował to dziecko, ta kara śmierci jest oczywistym wymiarem kary. Gdy nie ma kary śmierci w kodeksie za morderstwo, nie ma mowy o czymś takim jak zasady państwa prawa, czy zasady sprawiedliwego procesu. Ten bandyta został schwytany. Policja go złapała, został aresztowany, oczekuje na proces. Ale jakikolwiek nie będzie wyrok w tym procesie, sprawiedliwej kary nie będzie. I bronienie jego uprawnień, mówienie tam o jakichś domniemaniach, że może to nie on, chociaż dobrze wiemy, że to on,
i oczekiwanie na sprawiedliwy proces, traktowanie go jako niewinnego, póki nie zostanie skazany, to jest absurd. W to wszystko moglibyśmy się bawić, gdyby po tym sprawiedliwym procesie, gdybyśmy wiedzieli, że on może uzyskać sprawiedliwą karę, czyli w wypadku morderstwa karę śmierci. W przypadku morderstwa z premedytacją dokonanego na dziecku byłaby to niewątpliwie kara śmierci. Wiemy, że on sprawiedliwej kary nie dostanie, bo jej w kodeksie nie ma. Więc całe bajdurzenie o zasadach sprawiedliwego procesu można między bajki wsadzić. I dlatego z najwyższym potępieniem należy odnieść się do słów Rzecznika Praw Obywatelskich, czy też Rzecznika Praw Morderców, pana Adama Bodnara, który tego zwyrodnialca broni, i to pod jakimi idiotycznymi pretekstami. Że policja, zatrzymując go, go obezwładniła, że mu kajdanki założyli. To co mieli zrobić? Poprosić go grzecznie, czy byłby łaskaw się stawić? Wypowiedź Rzecznika Praw Obywatelskich jest skandaliczna i domagam się od parlamentarzystów, by zastosowali przepis mówiący o sprzeniewierzeniu się funkcji zasadom obowiązującym Rzecznika Praw Obywatelskich, o wykorzystanie tej możliwości do odwołania pana Bodnara z urzędu. Powinien natychmiast zostać odwołany z tej funkcji, bo nie broni praw obywatelskich, nie upomina się o sprawiedliwość dla tej zamordowanej dziewczynki, nie upomina się o sprawiedliwość dla jej rodziny, a upomina się o to, że ten bandyta, który powinien trafić na krzesło elektryczne, podczas aresztowania nie miał butów czy spodni. Ten bandzior, zabijając dziecko, pozbawił siebie jakichkolwiek praw obywatelskich, sam siebie. Więc bajdurzenie o tym, czy on nie miał spodni, czy mu złe kajdanki założono, jest po prostu rzeczą naprawdę haniebną. Kara śmierci dla morderców, a Bodnar do dymisji. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia w przyszłym tygodniu.